Jesteśmy pod świątynią zębów Buddy. Coś takiego. Dużo ludzi jest. Miejscówka wygląda dosyć spoko. Dostaliśmy namiary, że warto jest zobaczyć. O, tu sobie robią fotki. Robią sobie fotki. Dzieciaczki w tradycyjnych chińskich strojach. Dostaliśmy cynk, że najlepiej sobie wejść na czwarte piętro, bo tam jest ten zoo, te zęby Buddy są. Więc idziemy sobie zobaczyć. Ale miejscówka, chiński klimat, grubo. Przed świątynią, świątynia zamknięta niestety. Jakiś event. I dopiero otworzą o 11 wieczorem przed nowym rokiem, bo akurat jest nowy rok. Chinatown. Singapurze. Kana filmuje oczywiście. No jest ostre, szczerze mówiąc. Ludzi dużo. Syfu dużo też. Jak to w Chinatown. Sprzedają kokosy. Dużo sprzedawców kokosów i ulicznego żarcia, którego nie rozpoznaję. Były jakieś chińskie hamburgery na przykład, ale jakoś nic szczególnego, co można by naprawdę pokazać. Soki, żelki, wszelkiej jakości. I to jest chyba Dorian. Dorian? Dorian. Śmierdzi jak cholera. Śmierdzi jak cebula z czymś słodkim. Hello Kitty w balonie. I inne różne rzeczy w balonach. Orzechy. Mamy dużo pierdół i strasznie jebie na tej ulicy. Dodatkowo jest brudna, syfu od cholery, więc Chinatown pełną gębą. Wszystko na kupę. Ubrania, kwiatki, owoce, detergenty i nie wiem, żarcie, rzeźnia. Ale śmierdzi wszędzie, masakra. Kupiliśmy coś takiego, jakieś mięcho na patyku. Nie wiem, co to jest. $5 za 3. Hana, one first. O, czuj. Sprawdź mnie. No dobra. Grillowane. Coś. Ale mięcho. Bardzo dobre. Spróbujcie. Dobra. To jest jedno. Mamy jeszcze jedno. What's that? Chicken. Chicken. To jest kurczak, ale ze skórą. Zapieczono. W sosie, takim słodko. Cholera wie jakim. I kana pierwsza, jak zawsze. No. Dobre. Dobre, bardzo, bardzo dobrze zrobione. Opłaci się. $5 za te trzy. Za dwa, znaczy miałem dwa, no ale dobra, trzy. Dobra. Ta kana ma. Jakieś bzdury kupiła. Suszone, chyba suszone, znaczy nie wiem. Wyglądają jak suszone. Spicy. Dobre? Daj no. Biorę jednego, zaraz wam powiem, jak to smakuje. Suszone, wyglądają jak ziemniaki z cukrem. No. Pikantna. Trochę. No, właśnie pikantna. Ale dobra. What's that? Guava. Guava?
Nie wiem, co to jest, jakaś guava. Guava juice. Guava juice? Red fruit. Grapefruit? Red fruit. Red fruit. Jakiś rzadki owoc. Guava. Ale dobre. Ktoś koło pikantny ananas z cukrem. Coś ala. Kana weszła sobie do świątyni. Zobaczyć, jak wygląda w środku. Ja za bardzo... Znaczy no, trzeba ściągać buty, skarpetki i się wchodzi, tak? Ja nie na beton, więc tak w sumie... Ja nie jestem za bardzo takim zwolennikiem, aż tak bardzo. Znaczy, można zobaczyć, nie? Ale... Jak Kana zobaczy, to wystarczy. Filmować w środku nie można, więc... Sorry. No, Kana była w tej świątyni za nami. Czy święte krowy na górze, więc kultur różnych multum. No oczywiście targowisko przed, tam znak Chinatown u góry. No i jak wszędzie indziej. Klimat mega chiński. Z każdej strony. Chiny normalnie. Chiny w Singapurze. Ale jest masakra ogólnie. Szczerze mówiąc, jeżeli... Znaczy no, targowisko, to co tu się dziwić, nie? Więc jest dużo, dużo badziewia, żarcia i sklepów typu takie coś. Norma. A wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jak bukowaliśmy bilety na 14 lutego, to nie wiedzieliśmy, że jest chiński nowy rok 15, czyli w sumie dzisiaj, tak? Więc ogólnie jakby na to wszystko patrzeć, to jest ludzi multum tutaj. No i ciężko przejść. Zamknęli główną ulicę. Tutaj jest ten piesek, który stoi sobie. Nie wiem, czy go widać tu. Podświetlony. No i ogólnie masakra z ludźmi. Ale przynajmniej mamy dodatkową atrakcję w Singapurze, nie? Nie ma tak przyjechać na spontana. Ignoranci. Światowi. Jestem pieskiem. Fajnie wyglądają z lampionków zrobione. Prawdopodobnie będzie to jakaś parada. Kana myśląca. Myśląca Kana. Różnica w zamawianiu w singapurskiej restauracji to na przykład taka, jest na przykład taka, że bierzesz sobie długopis, bierzesz sobie kartkę i wpisujesz numerki, jakie potrzebujesz. Na przykład w menu masz tam 305, to wpisujesz 305, ile chcesz, ile czy na ciepło, na zimno i tak dalej. No i od razu ci przed dostaniem żarcia dostajesz już rachunek. Czyli już wiesz, ile masz zapłacić. Chyba, to nie wiem, ile zapłacimy. Nie pisze, ale pisze, co mamy za co zamówić. Zamówimy sobie tam numerki D, jakieś tam inne i tyle. Co jest na przykład dużym minusem, że większość knajp, które są w Singapurze na Nowy Rok, mamy specjalne menu dla 4 osób. Czyli jak jesteście w 2 osoby albo w 3, no to już lipa, bo musicie zamówić na 4 osoby żarcia, więc to jest kicha. I widać, że ludzi dopychają wszędzie, nie? Do oporu, więc jak nie ma miejsca, to szukają, gdzie znaleźć stolik, nie? Więc też jest trochę tak
niespecjalnie. Ale ogólnie no nowy rok, no to wiadomo, że dużo ludzi, nie? Więc nie mam nic przeciwko. Patrz, co przyszło. Jak to się nazywa? Porridge, czyli... Zapomniałem. Tłumaczenie mi się wyprzyło, ale jeszcze się gotuje, nie? Dosyć. A ja mam mięsko, wieprzowe, nie, wołowe, przepraszam, zapieczone w sosie, lekko pikantnym. Bardzo spoko. A wiecie, co w Singapurze reklamuje Bumblebee z Transformersów? Uwaga, restaurację z kurczakiem. Grubo. Dobra, podsumowując, chiński nowy rok. Jest 10 minut po północy. Fajerwerki się jak się zaczęło równo o północy, to skończyły się 3 po. Z czego fajerwerki to były huk, to co wam pokazywałem tam na sznurkach czerwone, które zrobiły mega huk i nie wiem, czy w ogóle nagranie złapało. I 2 minuty normalnych fajerwerków. Jakiś bez rewelacji też, nie? Czyli dla mnie bieda, nie? I już wszyscy się zbierają, bo teraz już jesteśmy w kolejce do wyjścia, znaczy do wyjścia, no, do przejścia przez skrzyżowanie, bo są jeszcze światła, już wychodzimy stąd, więc wszyscy stąd się już zbierają. Taki jest chiński nowy rok. No. Dupy nie urywa, szczerze mówiąc. Spodziewałem się czegoś wiele bardziej spektakularnego, ale made in China. Made in China.